Podtrzymuję wszelkie informacje, które podałam, zwłaszcza informacje liczbowe. Zacznijmy więc od starej perspektywy, od Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006. Rząd się chwali, że tutaj sprawy idą dobrze, tymczasem Polska o mało nie straciła prawie 4 miliardy euro. Dlatego, że do końca 2008 roku udało nam się rozliczyć z tego programu tylko 91%. Tylko tyle wydaliśmy. Powinniśmy byli wydać 100%. Uratowała nas Komisja Europejska, dlatego że w swoim pakiecie antykryzysowym Komisja Europejska przedłużyła Polsce możliwość wydatkowania tych pozostałych pieniędzy o kilka miesięcy. Gdyby nie było kryzysu, paradoksalnie stracilibyśmy prawie 4 miliardy. Jeśli chodzi o nową perspektywę, jest jeszcze gorzej. Wydatkowanie jest bardzo niskie. W piątek na konferencji prasowej powiedziałam, że wynosi ono 0,3%, 1%. To były dane za listopad. W ten sam piątek Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wywiesiło dane na koniec grudnia, czyli na koniec roku 2008. Te dane są niewiele lepsze. Nie doszliśmy do 0,4%. Mamy 0,38% wydane. To jest niezwykle mało. Ale można by zawsze powiedzieć, że wydatkowanie w tej wczesnej fazie, a więc po roku operacyjnego funkcjonowania programu, no jest z natury rzeczy małe. Natomiast prawdziwie niepokojące jest bardzo niski stan kontraktowania, czyli niewiele tylko umów podpisano. Na koniec 2008 roku podpisano 8,1 miliarda złotych. Tyle mamy w umowach. Jaka to jest kwota? Do czego się trzeba odnieść, żeby zrozumieć, jaka ona jest? No, przede wszystkim trzeba ją odnieść do globalnej kwoty, jaką mamy do wydania w latach 2007-2015. Ta globalna kwota, jeżeli byśmy liczyli 1 euro, 4 złote, to jest 269 miliardów złotych. Z tych 269 miliardów złotych mamy w umowach 8,1. To jest niezwykle mało. Gdybyśmy w tym tempie kontraktowali, gdybyśmy w tym tempie podpisywali umowy, potrzeba by było 33 lata, żeby te 269 miliardów zakontraktować. Ostatnie umowy Polska podpisałaby w 2041 roku. Tyle, że proszę Państwa, my musimy rozliczyć te wszystkie pieniądze, wydać i rozliczyć do końca 2015 roku. Więc to pokazuje, jakie ślimacze tempo przyjął nasz rząd, przyjęły nasze samorządy województw i do jakiego stopnia nie radzimy sobie jako Polska z wydatkowaniem tych środków. Inne porównanie. 8 miliardów złotych to jest tyle, co kosztuje jeden projekt modernizacji linii kolejowej albo metro warszawskie, linia metra warszawskiego, 8 miliardów. Proszę Państwa, a mamy tych projektów kilkaset. Warto przytoczyć jeszcze słowa pani komisarz do spraw regionalnych, pani Danuty Hübner, która otrzymała w 2007 roku, jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, spis wielkich inwestycji, które Polska chce zrobić za pieniądze unijne. Tych inwestycji było 245. Do końca roku pani komisarz Hübner otrzymała 5 dokumentacji do tych inwestycji. Tylko 5. Pani minister Bieńkowska w TVN24 powiedziała ostatnio, że w ciągu następnego kwartału, właśnie tego, w którym jesteśmy, do końca marca, przygotujemy następne 5 inwestycji. Proszę Państwa, jeżeli w tym tempie będziemy przygotowywać inwestycje, to kiedy będziemy wydawać te pieniądze? Jeżeli do tej pory wysłaliśmy do Unii 5 dokumentacji i mamy zamiar wysłać następne 5, to co z pozostałymi 235 projektami? Kiedy one zostaną przygotowane, kiedy one zostaną zrealizowane? Na koniec chciałam powiedzieć, że o ile na początku reakcją Platformy
na informacje, które podałam, były skandaliczne wypowiedzi posła Palikota, to teraz większość osób z Platformy, którym uda się wypowiedzieć do mediów, które przebiją się ze swoimi wypowiedziami, mówi, że kłamie, zarzuca mi kłamstwo. Proszę Państwa, naprawdę nie kłamie. Te dane, które podaję, to są dane oficjalne, to są dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i to są informacje, które wyczytałam z tych danych, a które każdy z Państwa może też wyczytać, jeżeli sięgnie po nie.